Witam Was tutaj, cześć, tam wzrosz. Zapraszam Was na czwarty odcinek z Skizka z PlayStation 4 Campus. I tak, były oczywiście ankiety i tak dalej. Mamy już tutaj wszystkie rozstrzygnięte. Dzisiaj słuchamy sobie Deep Focus. W kolejnym odcinku, czyli to będzie już piąty, w piątym odcinku będziemy słuchać sobie koncert stereo. W sensie nie koncert, tylko ten Campus stereo. Natomiast co będziemy słuchać w szóstym odcinku, to dzisiaj głosujecie w ankiecie. Od razu, tak od razu. I będziemy słuchać innych radii, a mianowicie macie do wyboru. Macie 5 radii, 5, tutaj nie jest łącznie wszystkich, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dobra, to może coś jeszcze dzieje. Macie po 3 radia do wyboru, głosujcie oczywiście na nie. Tak, będzie nawet dobrze. City Scanners w kolejnym odcinku, w sensie w szóstym odcinku będziemy słuchać albo City Scanners, albo Classic Radio, albo City Stereo. Tak, żeby po prostu zmieniały się i nawzajem cały czas były jakieś różne. Natomiast też dlatego kolejny dopiero odcinek, bo będziemy prościej z montażem. I głosowaliście w ankiecie, więc proszę bardzo. Chcieliście, żeby był praca naukowa, rzemiosło. Tu IT oraz inżynieria. I tak, nie mogę przyznać. Ponieważ nie mamy żadnych budynków, chyba to nie. O to mi chodzi. Praca naukowa powstaną pod koniec roku akademickiego, są wymagane do. Jak? Tak, w ogóle po pierwsze, co wam chciałem pokazać. Tutaj ładnie tutaj wszystko dekorowałem. Więc mamy oczywiście tutaj park, też trochę przyciągnąłem. Nie wiem, czy on był na odcinku. Mamy też tutaj, o właśnie, miejsca, gdzie teraz mogą ludzie sobie chodzić, więc faktycznie tutaj teraz trochę się więcej dzieje, niż to było wcześniej. Tak, w tle leci oczywiście Deep Focus. Zrobiłem też trochę ścieżek, tu zrobiłem cały rond tego dla pieszych, więc mogą teraz się kręcić. I parę oczywiście ścieżek też rowerowych, jakbyście musieli tutaj o to panoszyć. Dalej, mamy tutaj, tu, przebudowałem dzielnicę, nasza handlowa tutaj, o widzicie, już ładnie się tutaj łączy. Nasz bambaj tutaj jedzie o tu, skręca, tu przejeżdża i tutaj jedzie tędy. I tu do Unii, do, znaczy to jest Politechnika, co nie? Tak, do Politechniki i od Politechniki już zawraca, natomiast stąd jedzie drugi bambaj, który jedzie sobie stąd, tutaj i na razie tędy. A dalej to jeszcze zobaczymy gdzie. Więc póki co naprawdę całkiem nieźle to wygląda. Natomiast nie przeciągając, przyspieszę sobie na maksa czas. Ponieważ trzeba postawić budynki. No tak, na pewno trzeba postawić to. Wiecie co to jest? To jest akademiki. I tak, właśnie co do akademików, to ja mam. Tak, czy my je możemy. Trzeba je postawić. Tak, musi być w obszarze kampusu, okej, okay, dobra. No to tak, wywalimy sobie to. I mój pierwszy pomysł to jest taki. Nad wodą taki akademik. Według mnie to będzie całkiem ciekawy pomysł. Tu jeszcze jakbyśmy sobie ustawili. Dobra, ale żeby one wyglądały cacy. No jest zwrot nawet świetnie. Więc żeby tutaj one wyglądały ładnie. No, w miarę możliwości, tak? Zaraz tutaj podniesiemy to oczywiście, tak? Więc proszę bardzo, akademiki. W ogóle wam tego czego powiem z ciekawości, drugi pan Dominik. Dominik Forma właśnie. Właśnie w takim akademiku siedzi. Dobra, tak czy siak. Ładuje się to. Ładuje się i daj, dawaj. A, bo ja pieniądze wydałem jeszcze na ten. Na tą zmianę tytanu, no tak. To jest nawet trochę logiczne. No właśnie, to, i teraz będę mieć problem, żeby to naprawić tak jak to wcześniej wyglądało. Masz ty. Okej, okay, no, powiedzmy. Powiedzmy, że ogólnie powinno być całkiem nieźle. Jakby ktoś się zastanawiał, kiedy się pojawi nowa gra, niedługo. Wkrótce, naprawdę. Staram się jak mogę, ale no. Dobrze, i tak, prąd. To jest rzecz, której nie mamy. A teraz aktualnie spada dosyć mocno temperatura krytycznie, bym powiedział. Więc no właśnie. Potrzebujemy tutaj za 9-10 kafelków. A żeby ją postawić, trzeba wziąć. No nie mamy jak wziąć. Chyba, że. Weźmiemy to, dostaniemy jeszcze 8 tysięcy i spłacimy i zapłacimy tamtą. Może to jest opcja. Tak, mamy też coś takiego jak wydział tutaj w edukacji, ale nie wiem czemu w ogóle jest teraz, czy ma sens. Bo to jest, że tak, uniwersytety teraz. No, chwila, zleciało się. Nie mają aż tak dużo sensu, więc. Zapłać, weź. Świetnie. I nam i tak brakuje, bo ono jest za 90, nie? Kółko wcisnąłem. Kurczę, CD się nie.
No, to poczekajmy sobie chwilę, aż dobijemy do tego poziomu. Mamy już akademiki, więc teoretycznie coś tutaj się zaczyna. Tak, w ogóle czy my możemy już przesunąć ten projekt? Byłoby miło. Tak, możemy, świetnie, to przyznajemy. Nie! Oż ty. Sorry. No, kliknęła się. Ale i tak za chwilę się skończy, więc powiedzmy, że nie powinno być aż tak źle. Atrakcyjność kampusu jest na razie niska, studentów też jest dosyć mało, z tego co widzę, ale jacyś już są. Więc to jest dobrze. O, widzimy tutaj. No, bamba jadą. No tu akurat aktualnie w tym mieście tylko są bambaje, więc no co możemy mieć. Mieliśmy 90 tysięcy. Gdzie one się pojawiły? Ej, serio. Mieliśmy 60 tysięcy. Tyle kosztowało. Bo to kosztuje. A to tego nie zauważyłem. No dobra, niech będzie. Nie wiedziałem, że aż tyle kosztuje. Dobra, na pewno rzeczą ważne są taką świetlicę. W ogóle ta politechnika nam tutaj się kompletnie nie zmieści cała. I tak, zastanawiałem się, czy tutaj zrobić drugą część tego kampusu, więc napiszcie mi w komentarzach, czy dajemy tutaj ją gdzieś tutaj w tymże rejonie, czy przenosimy ją na drugą stronę gdzieś tam wyspy, na jakąś inną wyspę, coś tam ten ląd, na ten cepel. I tam tego się zbudowujemy, chociaż pewnie. Bez rzeczy pisać, ale to dopiero wasze komentarze zobaczę po kolejnym odcinku, więc no cóż. No ma, to tak, klub książki byłoby warto postawić, akurat nas stać. Znaczy tak, zacznijmy od działu utrzymania zieleni. Pracownicy już dokładają wszelkich starań, aby teren kampusu był czysty, schludny i estetyczny. Budynki zwiększają atrakcyjność kampusu i wartość gruntu na jego terenie i musi być umieszczony na terenie Politechniki. Okej, dobra. Tak, to jest taki ciekawy budynek, bym powiedział. Co najmniej ciekawy. Właściwie to jego można wrzucić gdziekolwiek. A akurat tutaj jest dosyć nieza miejscówka, tutaj na dole gdzieś. Czyli musi być gdzieś przy drodze, co nie? No więc. O, tutaj idealnie się napasuje. Przy wjeździe. Proszę bardzo, jak ładnie. Tak, w ogóle tutaj jest dużo drzewek, bo wpakowywałem w ogóle. I tu jest takie ładne wejście też, takie jeszcze zrobione. Tak trochę zrobiliśmy nawet na odcinku. Na badach podnieśliśmy atrakcyjność i w międzyczasie oczywiście prądu nie ma. Na prąd dzisiaj będziemy zbierać, tak? To jest nasz cel dzisiaj do zdobycia. Natomiast bardzo dużo ludzi się chce budować i tym się teraz zajął. Dobra. Tak, bo jest ich strasznie dużo się chce budować. No tak, zacznijmy od tego, że stąd, czekaj, będzie wyjeżdżać ta droga. O, no to będzie się tak wykręcać trochę. A jak będzie jechać dalej, to jeszcze się nad tym zastanowimy. Ale po prostu chcę, żeby mieć od tutaj duży, szerokopasmowy wyjazd. Więc tutaj sobie zmienię też kierunki. O, będą po prostu mogli sobie jakby coś tutaj jeździć. Dobra. Natomiast tak, przy głównej drodze standardowo nic się nie będzie budować, bo będzie płotów, bo to jest jedna z metod. Ale akurat tutaj możemy nawet zainwestować coś na bogato, czy tej ścieżki levelowe. Więc proszę bardzo. Będą tej ścieżki, dobra. Mamy już akademiki. Chciałbym postawić jeszcze dzisiaj jeden budynek, ale na pewno elektrownię też trzeba postawić. To jest takie. Elektrownia dzisiaj to jest takie. You know. To jest najważniejsza rzecz, którą mamy w dzisiejszym odcinku, którą trzeba postawić, bo ona po prostu nam zapewni zasilanie do tego całego miasta, a on będzie coraz więcej chcieć tego. No i co to za tym jest rzemiosło, bo nikt nie zagłosował na rzemiosło, w końcu weszło z rzemiosło. Nie wiedziałem, że tak się kliknie. No, tu sobie zrobimy tak. Ładnie to wygląda. I tutaj, czekaj, to podłącz. A, jest nawet, ładnie się podłączyło. A żeby było lepiej, to tutaj nawet zrobimy zjazd na autostradę. Tutaj taki. O, proszę bardzo. Jeden taki. Drugi taki. Zmień kierunki. Cyk i tutaj, okej, tu zróbmy, żeby były ładne pasy zachowane i żeby on ładnie tutaj odjeżdżał na lekko bok. No, idealnie. Dobra, no zaraz tutaj damy im tutaj, żeby mogli się budować. I one naprawdę całkiem nieźle idą w tym mieście. Nie wiem skąd jeszcze jest, nie wiem. To się dosyć wysoko są podatki podniesione, tak? Ale mimo wszystko. Skąd pieniądze tutaj się biorą? Tak, i tu jest rzecz, którą możecie zauważyć. Ten nasz bambaj, on idzie tutaj środkiem. Bardzo fajnie. On to ładnie wygląda, tak? My go sobie tutaj gdzieś chyba pewnie tutaj skręcimy, żeby tutaj zjeżdżał tutaj na dół. Bo on tutaj by się przydał tym ludziom jako
Tylko dojazd ogólnie. A tak jak jest teraz, to tutaj nic tym ludziom nie daje. No chyba nie, no chyba nie. Jak ja tutaj coś takiego robię, to chcę mieć tutaj, żeby było dojście. O, no, tak jest lepiej. No i oczywiście, tak, tutaj były propozycje na nazwy dla dzielnic. Sądzę, że tego teraz nie wykorzystam, ale mam mało czasu. Postaram się to w kolejnym odcinku zrobić, bo pamiętam, że było parę nazw dla dzielnic, natomiast teraz po prostu nie mam dostępu do komentarzy i nie mam jak tego skopiować. Natomiast tutaj będą już nasze bloki. Tak, tu jest pierwsza dzielnica, się zaczyna faktycznie z blokami w naszym mieście. Więc tak, zaraz tutaj Bombaj wrzucimy, faktycznie trzeba tu wrzucić. I mamy 70 parę tysięcy, więc zanim postawimy elektrownię, to ja niestety będę zmuszony postawić to. Pamiętam, że to jest Akademia Policyjna. W czasie studiów kadenci współpracują z funkcjonariuszami policji i bacznie obserwują osadzonych, dzięki czemu zwiększa się liczba radiowozów i pojemności więźniów więzień oraz efektywności komendy policji. Wydział podnosi detekcyjność kampusu, budynek musi znajdować się na terenie kampusu. A to są budynki, które nie muszą być na terenie kampusu. Budynek zapewnia edukację z Politechniki. Wymaga na terenie kampusu. Musi znajdować się. Musi. Budynek ten musi znajdować się. No to teoretycznie wszystkie muszą. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Tak czy siak, to jest bardzo duży kloc. Bo jest oczywiście uda dla kloca. Dla klocu tego. Więc zaraz pomyślimy. O. No budynek, na którym jest stać. Więc zaraz pomyślimy, jak go tutaj wsadzić. Tutaj jest ta ścieżka i my sobie z niej tutaj skorzystamy. O, no to będzie się tak szła. I tu będzie sobie dochodzić do tego miejsca. To ciekawe podobne. Czy to nie jest ta sama ścieżka? Czy to jest z parku? No nie wiem. Wyglądają identycznie prawie, że bym powiedział. Ale naprawdę, nie mniej oceniać to, jak bardzo zaoszczędził paradoks. Od tego są inne osoby. Od tego są naprawdę inne osoby. No, w ogóle tak, mój z rodziny jedna osoba nazywa ten datek i się z nim zgodzę w 100%, żeby nie było. To nie jest dodatek taki polski, tylko to jest dodatek typowy amerykański, no bo proszę was. Gdzie macie takie wielkie te hale sportowe i tak dalej? No nie, nie, w Polsce tak nie ma. Więc tak, to jest taki typowy. Tak, w ogóle tutaj przy tym głównym budynku bym nie stawiał tej naszej tam stołówki i tak dalej. Albo w sumie możemy ją wrzucić gdzieś tam blisko nawet. No ma, niech mają, niech znają łaskę pana. No ma, i zobaczmy tutaj, czy coś mamy. Liczba studentów 34, no dobra, jacyś ludzie tutaj już się pojawiają. Jaka mogę dorzucić. O! Czekajcie, co się stało? Sprawozdanie z roku akademickiego. Okej, okay, prace naukowe 1. Studenci plus 291. Atrakcyjność kampusu, no tak, powstaliśmy. Odblokowane dzięki temu budynki poziomu renomy. Okej, okay, i coś nowe. Prace naukowe sfinansowane z granatów, łańcuch produkcyjny. Czekaj, co tam jest napisane? Inicjatywa alternatywa dla zwykłych IT, przyspieszony proces włączania i zapewnienia o 50% lepsze mocowanie produktów. Okej, okay. Coś nowego. Toga party. Gdzie działo utrzymanie zieleni przez wiele godzin po imprezie studenckiej doprowadzili ten do porządku. Jak mówią, podczas uroczystości rzucono trochę jajki do zbito bułek. Fajne! Nie wiedziałem. Okej, premia za poziom. Czesne 5 za studenta. Premia za wymianę studencką. No nie mamy premii akurat tej. Ale dobra, okej. No to całkiem. No i mamy pierwszy zrobiony. No to mogę... A, mamy cenę. Okej, dobra. Koszt 50 kafli. No dobra, to byłoby miło. Dobra, Renoma kampusu. Właśnie, jaka jest renoma? Na razie jest jako zero.
No dobra, no i tak, mamy zarobki, mamy wydatki, no nie zwraca się oczywiście. Liczba studentów, no jeszcze oczywiście wiadomo, trochę trzeba by. I do kolejnego poziomu jeszcze jedna praca naukowa, więcej studentów i atrakcyjności, czyli dosyć dużej ilości. No mam, natomiast teraz nie idziemy w kolejny projekt badawczy, tylko w kolejną elektrownię, bo to jest najważniejsze. Nasze miasto, jak widzimy, jest w siódmym etapie szczęścia. Naprawdę, podoba mi się tutaj, jak to się powoli tutaj rozkręca. Tylko tą elektrownię trzeba koniecznie postawić. Jak postawimy elektrownię, to tak, bym postawił bardzo chętnie świetlicę. Studenci w wolnym czasie mogą korzystać ze świetlicy. Ona kosztuje 12. No nie jest aż taka droga, tylko też nie wiem, gdzie ją postawić zbytnio. Aha. A nie chciałbym też, o właśnie, w ten sposób postawić. Może ten... to przeniesienie tego będzie pewnie kupę kosztować. No, 15 tysięcy, nie jest aż tak źle. No, to dosuńmy to trochę bliżej tego. O, co nie? Dorzucę tutaj drzewek i gdzieś to po prostu w innym miejscu tutaj powrzucamy. Teraz, jakie tutaj były drzewka? Jakie ja tutaj drzewka postawiłem? Chyba takie. Tak, takie. No, proszę bardzo, nowy kawałek ziemi. Na razie nie i się robi noc. No to w odpowiednim momencie zaczęło robić drzewka. Dobra. I ty nie masz prądu. A prądu nie masz, nie masz dlatego, ponieważ wymyczę już. Dobra, nasz bambaj. W międzyczasie, kiedy jest już noc, mogę się zająć bambajem. To tak. Nasz bambaj sobie chwilowo na chwilę wyłączymy. Chwilowo na chwilę, co nie? Nasze miasto się powiększyło. O, pieniądze dostaliśmy. Pociągi! Mamy całą gamę nowych pociągów. Ja nie chcę wam nic mówić, ale tam w komentarzach będziecie pisać, gdzie koniecznie chcemy zrobić tą dalej, tą naszą kampus, ale wiecie, jak mamy kolej linową i kolej jednoszynową, wiecie, jak to można pięknie połączyć ze sobą? Taka kolej linowa, która ciągnie się nad wodą, albo taka kolej jednoszynowa, która łączy po prostu te dwie części kampusu. Oj, to wyglądałoby pięknie. Dobra, czy jakieś jeszcze nowe budynki tutaj mamy? Nie widzę. O, mamy! Hala koszykarska! No dobra. Tak, hali dzisiaj, w dzisiejszym odcinku nie będę wrzucać, w kolejnym może się nad nimi zastanowimy. Okej, mamy pieniądze. Czyli elektrownia. Elektrownia Solar Power. A, to tak, tutaj się fajczy. Nasz park wbił już poziom czwarty! Ale on zajedzie! No tak, bo musi z niego dużo ludzi korzystać, ale nie sądzę, że on się zna czwartym. Może po cichu jakoś wbił na ten kolejny poziom. A nie, nie, musiałem zauważyć, tylko pewnie to było jakiś czas już temu. No, dorzućmy tutaj te place zabaw. Ona zawsze, zawsze place zabaw to jest coś. Zresztą się tam inaczej nazywa wedle gry, ale to, bądźmy szczerze. To jest plac zabaw. Tu, czy studenci to dzieci? Odpowiedź szczera, czy odpowiedź prawdziwa? Dobra. I tutaj... tutaj właściwie to można wyłożyć tutaj to stąd. I tu dorzućmy na razie pracę, proszę bardzo. Tak, czy ten park w ogóle na siebie zarabia jakkolwiek? Mówiłem, że musimy postawić na elektrownię. Zarabia na siebie! Łupanie! Powiedzieliśmy aż do 10. Może jeszcze więcej na siebie zarobi? Czy mogę postawić tą elektrownię? Bo przed chwilą był jakiś problem. Okej, trzeba podnieść trochę teren. Bo tutaj akurat nad tą wodą to będzie tak idealnie wyglądać. O, co nie? No, dobra. No, teraz tylko trzeba chwilę poczekać, aż woda zniknie stamtąd, gdzie nie powinno być i będzie idealnie. Nasz bambaj sobie tak, tu trochę lekko wykręci, wjedzie sobie w tą dzielnicę, przejdzie się tą ulicą i tutaj stąd przejdzie się tym łukiem i tu wyląduje z powrotem. No, powinno być całkiem dobrze. Przegra. Ja wiem, że ty nienawidzisz moich mieszkańców i chcesz, żeby wszyscy pouciekali z tego miasta, ale no bez przesady. Naprawdę, bez przesady, aż tacy oni nie są źli. Dobra, proszę bardzo, mamy elektrownię, czyli możemy wyłożyć pozostałe wszystkie, bo ona tak duży daje prądu, że no heja. No, na razie jak tyle nawet wyburzymy, to będzie już naprawdę całkiem nieźle. Przy okazji możemy zrobić coś, o, zapłać. Świetnie. Coś trzeba było zrobić już od jakiegoś czasu, czyli w końcu będziemy więcej zarabiać. Tak, to też. I zaraz może zajmiemy się też tym projektem. To byłoby też w sumie dosyć ciekawe. No ma, tak, prądu mamy odpowiednią ilość. Nie chcę się wyrazić
Ile, ale... O, jest, jest, mamy już coś. Jakiś przepis my tu daliśmy? Tak, daliśmy do posiłki. Studencka opieka zdrowia. Na razie nie będziemy w nią wchodzić, bo ona trochę kosztuje. Na pewno podnosić da mi to wszystko i w ogóle, ale... Ale na razie nie. Tak, mamy tutaj nasze to. Jakby coś chcemy to. Tylko no właśnie. No, to poczekajmy na 50 tysięcy i postawimy sobie tamtą część. Tak, tutaj na razie aktualnie te drogi jakieś nie są odjechane, co nie, bo tutaj... Bo tu ten autostrada jeszcze się zastanawiam, jak ten tutaj będzie jechać właściwie. Tego tutaj zbytnio nic nie ciągnę. Dobra, za chwilę wbijemy ten kolejny poziom. Jak jest z zegarkiem? Tak, bo dzisiejszy odcinek ma być dosyć dużo się dziać w nim, ale też nie ma być zbyt długi. Tak, wybierzmy sobie tą część. Wybierzmy sobie na razie, zmieńmy to od razu i będę mieć po prostu to z głowy. Jeżeli chodzi o tą rzecz, to mogę wam zagwarantować. No tak, tam oczywiście to się wyburzy. No to nie ma szans, żeby się nie wyburzyło. Dobra, tutaj tak, ładnie i tutaj... No powiedzmy, że nie jest źle. To poczekaj jeszcze raz. Proszę bardzo. No nie jest aż tak źle. Dobra. Zaś stąd będzie właśnie to połączenie, które tutaj było przed chwilą. Tu tak samo ono się powinno zrobić jak było. Natomiast tutaj... No to nie wiem. Będę szczery, nie wiem jak to będzie wyglądać. Ale powinno całkiem nieźle i tak mimo wszystko. Tak, tutaj nie wiem czemu się nie chce zrobić z jednego miejsca. Więc dawaj, już niech mu będzie. Ojej, stąd by się przydało zrobić. Aha, bo to trzeba było podnieść tak troszeczkę. No świetnie. No ale poczekaj, jeszcze raz. A bo w sumie tak, włączmy, żeby już tutaj zrobić to, żeby jeździło i żebyśmy zbierali pieniądze, bo to jest najważniejsze. A później się zajmę tą resztą. Dobra, no i tak. Raz, dwa, trzy. Umierasz, ty. Stąd będzie sobie tutaj zjeżdżać w dół. W sensie tutaj sobie nie przejeżdżać, o tylko górą. I później tutaj lepszmy, o idealnie. Tak, w ogóle całkiem nieźle się tutaj zabudowali ci ludzie od razu. Tylko tak, o hop, i od razu zaś już wszystko jest zapełnione. Więc najwyraźniej było potrzebne to. Tylko też nie chcę jakoś strasznie tego robić, żeby... Ta jest! Ta biorę. Żeby po prostu też ich tutaj nie było nagle zbyt dużo. No ma, tu widzę, że jest problem, bo jest słup. Więc trzeba to zrobić w ten sposób. Więc sobie zrobimy, żeby tutaj się po prostu rozjeżdżał Bombaj. Ja tego oczywiście nie polecam, na manie robić, ale no. Ale tutaj jest akurat sytuacja wyjątkowa i na no tak trzeba zrobić, tak? I tutaj oczywiście obydwa sobie już zjedą w dół frywolnie. Ja nie lubię jak tak robić cities. A to jest... Nie no, nie gadaj, aż z dwóch stron ci się nie podoba? Okej, dobra, tu już powinno być dobrze, no. Tu dojedziesz sobie dotąd. Tak, i przystanki, nie wiem, czy tutaj jakieś już będziemy wrzucać. Może w sumie niekoniecznie, nie wiem. W drugą stronę nawet by się dało tych więcej postawić. A, no, jest. Jest jeszcze taki jeden. Który w sumie by się dało wrzucić. To się teraz zastanawiam nad tym. Dobra, i tutaj to podłączamy. Aha, widzę, że chyba kręty użyli. Albo nie, nawet czego, ale ma nieważne. Jest podłączona, nawet ludzie z tego korzystają. O, to tego się nie spodziewałem. Dobra, no i tak, tu jest nawet dzielnica i ona jest na pewno raczej nie podpięta do głównej centrali Poczty Polskiej, więc od razu to zrobimy. Cyk, podłączamy. No i tu jest mało w tej dzielnicy, więc tu aż będą dwa przystanki, a tak będą po prostu postawione. Natomiast tutaj, no... Tutaj byłby zbyt blisko ten przystanek, mimo wszystko. Więc, o... Tu damy jeden tu, tu damy jeden tu.
tu będą akurat dwa blisko w sumie, ale to widzicie, jaka jest sytuacja i po prostu tutaj akurat on tutaj się przyda. Dobra, i tu macie podłączenie, więc jest ładnie. No, natomiast tutaj tak, tu się pozmieniało dosyć tego dużo. Włączmy linie pomocnicze. A, zaraz, możemy włączyć projekt. Bym powiedział, wręcz. No, tu jest kupa tych linii. No, tak, z tego co pamiętam, trzeba było podnieść po jedno, ale od razu w tym momencie projekt. Bo to jest to. Nie rzemiosło, tak jak to było przed chwilą, tylko na IT, które chcieliście. I nawet jestem skłonien dać wam. Lekko tam podnosi te szanse, ale proszę bardzo. Niech idzie. Zobaczymy, czy drugi projekt nam. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, bo naprawdę nie wiem, bo nie grałem z tym dodatkiem wcześniej, tak? To już on chyba tłumaczył. No, tutaj sądzę, że jest naprawdę całkiem nieźle zrobione. Natomiast tutaj to nie jest podłączone. To było nie podłączone. Okej, okay, teraz jest podłączone. Dobra, no to tak, tu jest akurat całkiem nieźle. Tu by się przydało zrobić jeszcze ścieżkę drogową, która by to łączyła. Wróć. Krętą chcę, dowolną w sensie. Okej, okay, proszę bardzo, ładnie podłączone, więc macie jakby coś tutaj dojście. Elektrownie właśnie, co, jak jest z prądem? Z prądem mamy, na tyle jest wspaniale, że mogę nawet wywalić to, z tego co widzę. I znieść wręcz prąd. Tak, bo my postawiliśmy taką elektrownię, której teoretycznie nie powinniśmy tutaj mieć tak szybko, ale jest, więc trzeba się cieszyć. No, świetlica Politechniki, proszę bardzo, można by ją tutaj postawić. Ja sobie postawimy, o tak, tutaj nawet na krzywo można trochę lekko. Tak. Plac zabaw, dzięki temu przestawimy sobie, o, w tym miejscu będzie plac zabaw. I nasza ścieżka tutaj od Politechniki będzie sobie iść dołem i jeszcze się zastanowimy, co obok nie będziesz iść. Ale prawdopodobnie jakieś ciekawe rzeczy. Oczywiście. No. No i tutaj o, właśnie się to będzie tak ciągnąć. Tutaj za załukiem i tu będzie się o, łączyć. Natomiast stąd tak, bo tutaj rozwaliliśmy ścieżkę, to o, powinno się podłączyć. Dobra, no i tak, na dole są tutaj pierwszych budynków. No i oczywiście jakieś te budynki też. Tylko tak, widzę, że one tutaj są w siódmym niebie, jak je tutaj chcę postawić, no dobra. Zrobimy sobie tutaj tak i klub książki będzie. A tutaj obok. A, tylko trzeba wyrównać ten teren. Tak, to jest kiepskie, bo przy normalnej drodze on się dostosowuje do drogi, a przy ścieżkach tak nie jest. Szkoda. Szkoda, mimo wszystko szkoda. Okej, okay, tak się trochę podniósł. Powiedz, że to się już nie podniesie. To tak po prostu. Nie kupę pieniędzy teraz, tak przypuściliśmy, tylko tak powiem. Okej, okay, on tak musi być. Trudno, koniec, kropka. No nie, na ścieżkę rozwaliłeś, rzecz. A na to się nie godzić. Dobra, czekaj, bo teraz jesteście bez połączenia żadnego z zewnętrznym światem grunt, żeby mieli prąd, tak? Jak mają prąd, to już są szczęśliwi. To jest jedyna rzecz, o którą faktycznie dbają, powiem wam szczerze. To, żeby mieli podłączenie do napięcia i są już bikosajem happy. No, ale teraz tutaj dorzućmy sobie drzewka, ponieważ taki klub książki, to wiecie, to fajnie byłoby, żeby był taki tutaj schowany za tymi drzewkami w ogóle. Fajnie, że ten drog akademicki tak fajnie podsumowany jest. To mi się bardzo spodobało. Dobra, mamy parę już tych budynków, bym powiedział wręcz. Szczerze, cokolwiek będziecie tam mówić w komentarzach i w ogóle. To kolej linowa, nie to. O, tutaj gdzieś byłoby mi bardzo miło. A, tu mamy ten budynek. Czekaj, czy my możemy go przesunąć? No, chyba możemy. Przesuniemy sobie go na drugą stronę, bo to nie jest duży problem z tego co widzę. Natomiast tutaj będzie już stać, nie będzie jeszcze używany, ale będzie już stać nasza kolej nowa, gotowa na przyszłość. W tym kierunku. Natomiast jedną kolej nową w dzisiejszym odcinku bym już puścił na zakończenie odcinka oczywiście. A nie, ona będzie w kolejnym. Będzie to kolej nowa, która będzie się ciągnąć. Mamy pieniądze. Mówię o wizjonerze, że będzie w kolejnym, ale mamy pieniądze. No, czekaj. Jak uzbieramy
powinniśmy zbierać i skończyć tą część odcinka. I tu byłby kolejny przystanek. No bo to byłoby dobre połączenie pomiędzy tą częścią a tą, bo tu jest dosyć kiepskie połączenie. A jakby tak sobie tutaj górą nad tym wszystkim przejeżdżał, oj, to by było to. Tak, przerzucimy sobie tutaj obok Bambaya, bo wiecie, no, komunikację i tak dalej. Nie chce mi się czekać. A mam pieniądze, więc proszę bardzo. Ciach? Tak, on jest dosyć głośny, niestety. To jest na minus, tak, tych budynków, ale... Czego się nie robi dla fejmu. I dla efektu, no proszę was. Coś takiego to jest naprawdę niezły efekt. Okej, okay, i teraz tak, właśnie się zastanawiałem. Nie chciałbym bardzo takiego słupa gdzieś tutaj, właśnie. To jest zresztą ostatni. Dajmy sobie tutaj, może nad tym przejedzie. Okej. Okay. Tutaj tak samo sobie wyjedzie do góry. No ja, że trochę więcej dałbym musi pojechać. No, no, powiedzmy. I czy tu się podłączy? Nie, no, jest słup. Spróbujmy zrobić bez słupa, czyli na maksa stąd ciągniemy. Widzę, że się nie uda zrobić bez słupa. To tutaj jest jakaś mielizna w miarę, to jeszcze można w sumie by coś popróbować. No, stąd. No, stąd i tu. Jest, świetnie. I stąd tu się łączy. A, panie i panowie, może to nie wygląda najpiękniej, ale i tak jest dosyć długa, ładna przestrzeń. Mamy pierwszy wagonik wyruszył, zanim już kolejny. Proszę bardzo, czekaj, łapiemy ciebie. Pewnie jeszcze nikt tam nie jedzie, no właśnie. Ale jest. Nowa stacja kolei jednoszynowej z drogą. O, ciekawa nazwa w ogóle. Dobra, no to proszę bardzo, mamy kolej nową. Pierwszą puszczoną w naszym mieście tylko po to, żeby tutaj się łączyło. Tutaj naprawdę całkiem nieźle. Atrakcyjność kampusu już jest na odpowiednim poziomie. Studentów jeszcze więcej by się przydało. Akurat nie mamy jeszcze więcej przepisów. Prace naukowe są w drodze, ta wasza, co wy tutaj mówiliście. Więc naprawdę całkiem nieźle bym powiedział. Czy ktokolwiek korzysta z tego? Okej, okay, korzystają. Idą tutaj z jednej strony i z drugiej, z tego co widzę, też. Nasz park też się utrzymuje. To się, nasz kampus się jeszcze chyba z tego co widziałem, nie utrzymuje. Nie utrzymuje się, ja czy wątpię, żeby się utrzymywał. No, ale ogólnie naprawdę całkiem nieźle się tutaj dzieje. Mamy naszą szkołę policyjną, pierwszy budynek z kampusu nowy. A ma, tak czy siak, mam nadzieję, że dzisiejszy nie wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jesteście tutaj moim możliwym subskrybą i ten dziwny zaczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Fajne tutaj. Cześć!